Cześć, cześć, z tym Przemyt. Witam Was w takim pierwszym openingu na tym kanale. I od razu na początku zachęcę Was do zostawienia subskrypcji, łapeczki w górę, wbicia na stronę na Facebooku oraz później może się pojawić zresztą z czasem grupa, przepraszam za takie małe, no, przejęzyczenie. Dawno nie nagrywałem, tutaj będziemy podczas openingu, bo to jest pierwszy opening. Więc na początku zapraszam do zostawienia subskrypcji, łapeczki w górę i oglądajcie koniecznie ten materiał do końca. Więc dobrze, jestem teraz na stronie widocznej i będziemy w chwili obecnej robić opening. Zaplanowałem sobie, że na dzisiejszym otworzymy skrzyniaka M4. No i to na razie będzie jedynie to, co otworzymy. Ja sobie tutaj jeszcze... dobrze. Więc tutaj jedną tą skrzynkę. Zobaczymy, jak to będzie. Oraz oczywiście, jeżeli będą jakieś takie fajne skiny, to ja wezmę je na giveaway'a. Zobaczę. Oj, siatka safari, to sobie sprzedamy. Dobrze. Niestety nie jest to za dobre. No dobrze, może coś z M4-kami będzie lepsze. Nitro by było fajne, jakby poleciało. Szczerze mówiąc, mam dwa razy Nitro właśnie z tej strony i Blood Tiger, czyli krwawy tygrys. No i teraz to mam, ale to miałem tak wcześniej, zanim zacząłem tutaj otwierać. Więc zobaczymy, co to będzie. Zobaczymy, jak będą jakieś fajne skinki, to może zrobimy giveaway'a. Ale piękny poleciał, jaki profit! Widzicie to? Kurde, mogę zrobić wróżbę dla Wirtusów, naprawdę! Naprawdę bardzo ładny skin. Już mi się podoba. Bardzo ładny. Czerwony skin. Mój pierwszy czerwony skin. Wow. Opłacało się wydać. No to około 20... matematyka ciężka. Około 60 zł to szczerze, tak szczerze mówiąc. Przeliczając z dolków. Ładnie poszła. Ładnie skrzynka poszła. Dobrze. A skoro tak dobrze poszła M4-eczki. Dobrze. Teraz wróżba dla Virtusów na IM. Więc zobaczymy. To jest wróżba. Zrobimy wróżbę dla Virtus Pro. No, dobrze. Dawajcie. Jaką wróżbę tu macie? No! Tutaj widać, że tak może pójść... o, nawet. Tu jest jakiś bazyliszek. Tu będzie taki giveaway'a. Napiszcie w komentarzu, nie wiem, zostawcie subika z dzwoneczkiem i zróbcie, żeby wasze subskrypcje były jawne i napiszcie w komentarzu gotowe. Ja wyjdę na wasz profil, sprawdzę, czy na pewno macie, bo jeżeli nie, trudno, nie bierzecie udziału w giveaway'u. I oczywiście wyniki pojawią się na mojej grupie na Facebooku, grupie, stronie, więc oczywiście możecie do komentarza rzucić swój trade link. Więc to jest pierwszy skin na giveaway, zobaczymy, co już mamy. No tutaj są już moje wszystkie wypłacone, tak. Mamy to już, odebrałem sobie. Tutaj no to może M4, M11S będzie i to. M11 bazyliszek. To na pewno będzie. Więc dobrze. No ładnie poszła ta skrzynka M4-eczek. Pierwsza. Naprawdę. Taki duży profit mi się tutaj pierwszy raz zdarzył. Więc dobrze. Teraz tak nie wiem, którą skrzynkę, bo mam około 7 dolków. Dobrze. Tej niskiej jakości coś spróbujemy. Bo wiem, że wczoraj jak tak sobie testowałem, wpłaciłem tam około tak małą dosyć kwotę tutaj, to z tych skrzynek w miarę fajne rzeczy leciały. Więc dobrze, otworzę sobie 5 takich. Zobaczymy, co to jest. Będzie raczej króciutki odcinek. No. O, ojej. Nawet się nie zwróciło. Po takim proficie to... Dobrze. Jeszcze raz. Zobaczmy. Dobrze. Zostaje mi około 4 dolków. Więc zostaje nam na te średniej jakości. Dobrze. No i co to będzie? O. No. Tak szczerze mówiąc... To mógłbym na giveaway'a wziąć, to nie wiem. O, to też, jak na jakiegoś giveaway'a czy coś. To też, no zobaczymy, jeszcze pomyślę, ale w miarę ładne skiny poszły. Ładne skiny. Dobrze, pośrednią skrzynkę zobaczymy, też od razu 5 zarzucimy. Tutaj był taki fajny skin przed chwilą. Krwawy sport. No dobrze, zobaczymy, co to będzie. Co to będzie? Czy fotorada zrobi nam zdjęcie? Aj, takie coś zrobiłem. Ło, siatka biedy. Oczywiście siatka safari. O, Glock, Candy. Field tested.
Zobaczymy, może na upgrade'y to wezmę, spróbuję. A łupkę... To to. Tu do Famasa to będzie nawet fajne. Tutaj, no to. Spróbujemy to na upgrade'y jakieś. No dobrze, mamy jeszcze dwa dolki. Ha, ja bym jeszcze tą M... albo USP i Glocka. To tak zrobimy. To to 3,50 kosztuje. Oj, chyba nas nie będzie stać. To to możemy sprzedać. Tak, chcę to sprzedać. Co jeszcze możemy sprzedać takiego? Bo to ja tego nie będę sprzedał, to jest bardzo fajne. Chyba zacznę sobie grać Asimowem, naprawdę. To to jest takie jabłko, no to sprzedam. Tak, jestem pewien. O, jeszcze całego dolka nam brakuje. Tutaj też jest field tested, well war. To jest dosyć taki digielek nawet. Dobrze. To sprzedam. Tak, jestem pewien, że chcę tego teka sprzedać. Tego też. No to nawet, tak szczerze mówiąc, szybko nam poszedł ten odcinek. I jeszcze tak skorzystając z okazji takiej pogadanki. O, bo tutaj, o, Factory New. Zobaczcie, Nitro. Prawie 2,5 dolka, a tutaj za pół dolka. Więc, no. To jest trochę... Na pewno to mogę sprzedać. Tak, chcę to sprzedać. No i może Famasa. Albo weźmy Upgradera. O, Upgradera weźmy. I na przykład spróbujmy to. No, dobrze, razy dwa. Nie. To słabe. To tak spróbujemy i zobaczymy. To jest tak, że jak dwa razy nam się uda, to na przykład za trzecim razem nie będzie. Co? A, to nam. To już bym mógł dać na giveawaya. O, takiego digielka też bym miał na giveawaya. Ale dobrze, spróbujemy zupgrade'ować. No i widzicie. O, też, o i takiego, jeżeli to też, to też takiego wezmę, jeżeli się uda zupgrade'ować. No nie udało się, ale mam Izaka, taki Izak, to się nazywa, skin. Dobrze, spróbujmy to, a nie, no to to jest to słabe. Straciłem, widzicie, miałem dużo przedmiotów i takim sposobem straciłem trochę. Tak, jestem pewien. Dobrze. I teraz z tego co wiem, już nie pamiętam jak się powracało na to ze skrzynkami. Ja zazwyczaj robię to, no po prostu cofam. O. No, M4-czek bym wziął, ale niestety bieda troszkę. Więc, weźmy jedną taką jeszcze, otwórzmy. Ten czerwony, o, Red Asphalt, to mam bardzo fajny skin. Naprawdę. I znowu tak. Ajajaj. No to, to nie było dobre rozdanie, chociaż jeszcze raz spróbujmy. O, te 5-7 Monkey Business, czyli Monkey Business. No, to jest nawet fajne. No znowu ten tak. Dobrze. Tutaj mamy tyle. Więc ja tak sobie myślę... Tej skrajną skrzynię. Chociaż... Nie, nie stać mnie na wiosenną. Coś może sprzedać. Nie, to, to będzie na giveawaya. Fajne nitro. Coś takiego... tańszego. O, tutaj USP i Glock. Dobra, spróbujemy. Może tutaj coś poleci. Nie wiążę z tego zbyt dużą nadzieję, ale mam nadzieję, że tak. Jeszcze takie szybko wyjaśnienie, korzystając z okazji. Dlaczego nie było filmu? Ło, panie, jaki fajny Cyrex. No, tak szczerze mówiąc. Nawet ładny ten. Powiem tak, skin. Profit jest. Jest. Ale tutaj mam ten. Moment siły to się nazywa po polsku Star Treku, więc może on też będzie na giveawayu. Nie wiem, nie wiem. Pomyślę. A naprawdę bardzo fajne. No dobrze, ja już nie mam. Właśnie za co kupować. Więc... Ostatnie dwie skrzynki. Więc dobrze. Co? A. Dobra. Ostatnią jedną skrzynkę, bo pokazało, że no... No tak, trochę 15 jest za mało. Ale tak. Dlaczego nie ma odcinków? To dosyć proste. Ojojo, jak to słowo poleciało. Nie wiem. Tego teraz jest wstyd dawać. Dobrze. Dlaczego nie było też odcinków? No, między innymi dlatego, że... jak to się mówi,
Miałem taki mały kryzys w wenie twórczej. Nie wiedziałem, co nagrywać, teraz wiem. Będę chciał przekonwentować trochę kanał na CES-a. Zaraz po tym, może za jakieś godzinkę, dwie, będę nagrywał z chłopakami Hide and Seeka, więc może być coś Hide and Seek. Dołączyłem do drużyny, jak tutaj widać. Tutaj oczywiście mam CSGO Skins, strona, na której jestem, żeby po prostu mieć taką darmową skrzynkę codzienną. Naprawdę się nie opłaca, te darmowe skrzynki codzienne. A no to tak, jak widać, dołączyłem do teamu. Tak, taki sesji team zrobiliśmy z kolegami. Ale widzę, że tutaj nawet ładne skiny mi lecą. Tak szczerze mówiąc, ładny proficik jest. Ja sobie je odbiorę. I te nitro mogą być, albo taka CZ-ka. Nawet ta CZ-ka może być. Więc, jak widzicie, to są moje wcześniejsze skiny. Tak jak mówiłem, Star Trek jest, więc o, widzicie, taka CZ-ka może być, taki Izak może być, SG może być, Aviator, z tego co wiem, Factory New, oraz Digielek, o, taki Digielek, który sprzedałem, albo, no, dobra, zobaczymy, jak to będzie. Więc zostawcie łapkę w górę, zostawcie trade links w komentarzu, aby wziąć udział w giveawayu. Myślę, że w ciągu 2 tygodni się to pojawi. A, jeszcze bardzo ważna informacja. I teraz się zacznie gadanie, Przemyt. Tak, gadanie. No oczywiście, jak wyżej inaczej. Na odcinku nie było czasu, ja cały czas nawijam. Nie wiem czemu, ale ja cały czas teraz nawijam. Bo jest bardzo dużo informacji mam do przekazania. Więc mianowicie tak. Aż zapomniałem połowę. Nie, po prostu tak jest. Czasami. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, powtarzam się, wiem, trade linka oraz oczywiście niedługo się pojawią rzeczy. I już sobie przypomniałem, co miałem powiedzieć. Miałem powiedzieć wam o live'ach. Tak, w sensie tego, że nadchodzą ferie, będą live'y co drugi dzień, czyli będzie tak, poniedziałek, środa, piątek. Będą w takich dniach, oczywiście będę coś starał robić na WOŚP-ie, tą niedzielę 14. Mam nadzieję, że ten materiał pojawi się w sobotę 13. Mam nadzieję. I co? Na chwilę obecną coś mam nadzieję, że nagram ze współpracy tam. Nie będę na razie mówił z kim. Mam nadzieję, że coś nagram, nie będzie aż tak tragicznie. Jeszcze teraz na koniec się tak troszkę powiększę. Więc tak, jest to zakończenie. Wiem, że powtarzam się chyba, nie wiem, jak ktoś może to nie zliczyć, jak tam komentarz. A, jeszcze jeden warunek, żeby był giveaway. Musi być 5 łapek w górę. 5 łapek w górę pod tym odcinkiem i jest giveaway. Proste. Oczywiście na mojej albo będzie to tak, że jakoś was poinformuję, albo na mojej grupie na Facebooku, do której link znajdziecie pewnie w opisie. Więc, a, i również zapraszam do social mediów typu. No tam grupa oczywiście na Facebooku, strona na Facebooku oraz Snapchat. Przemyt Spacja Games. Tam, no, może mam nadzieję, że niedługo zaczną się jakieś rzeczy pojawiać. Więc co? Zostawcie. Kolejny raz mówię. Który raz? Nie wiem. Na pewno w montażu to ujmę. Więc tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, sprawdzę to, jeżeli ktoś będzie chciał wziąć udział w giveawayu, napiszcie w komentarzu gotowe, plus swój trade link, no możecie też jakiś ciekawy komentarz napisać, ja to zobaczę, więc dobra, trzymajcie się i cześć!